Pomoc dla ubogich w okresie przedświątecznym przygotowuje gmina Lubawka. Za kilkanaście dni paczki trafią do potrzebujących. Do września żywność trafiała do osób ubogich. Obecnie prowadzone są inne formy wsparcia. W ramach programu pomocy żywnościowej POPRZ taka pomoc była rodziną oferowana przez nasz ośrodek do miesiąca września. Na dzień dzisiejszy z uwagi na epidemię koronawirusa jest to wstrzymane. Jednak my tutaj rodziny te najuboższe, które zgłaszają się do nas i zgłaszają taką prośbę pomocy, w inny sposób udzielamy inne formy pomocy, żeby te potrzeby najniezbędniejsze były zaspokajane. A w miesiącu grudniu planujemy, pomimo istniejącej sytuacji w kraju, że rodziny będą objęte pomocą w formie świątecznych paczek żywnościowych. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zapewnia, że paczki świąteczne dotrą do potrzebujących ponownie przed świętami. Ta pomoc ruszy, myślę, że po 15 grudnia, żeby to będzie typowo żywność, artykuły żywnościowe będą takie też świąteczne.